Przejeżdżając do Suchów, wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, ponieważ spoglądamy w tabelę i no przede wszystkim to gratuluję Wam jesieni, bo już pierwsze podsumowania można dokonać i to drugie miejsce, biorąc styl gry i patrząc na wyniki, jest w pełni zasłużone. Aczkolwiek ja wiem, jak pracuje ja, nasz sztab, a także chłopcy, więc przyjechaliśmy tutaj z nadzieją po 3 punkty i myślę, że z przebiegu meczu byliśmy ciut bliżej. Wiadomo, że ta ostatnia sytuacja, kontrowersja, bo rzut wolny, po którym Wigry zdobył bramki. Z naszej perspektywy moi zawodnicy twierdzą, że był faul. Pewnie zawodnicy Wigry mówią, że go nie było. Wiadomo, taka sytuacja. Każdy będzie grał w swoją stronę. Aczkolwiek z przebiegu drugiej połowy szczególnie myślę, że byliśmy bardzo blisko zdobycia zwycięskiej bramki, bo nawet w wyliczonym czasie gry mamy dwie piłki meczowe na 8 metrze, gdzie oczywiście Mateusz Tandul w swoim stylu broni to kapitalnie. Także wcześniej było kilka sytuacji, gdzie utrzymywał Mati Wigry w takim stanie przy wyniku remisowym. Aczkolwiek mówię, jakby doceniam bardzo ten punkt, bo zarówno Paweł, jak i tutaj pewnie Maciek, którzy robicie super robotę, Wigry wracają powoli na swoją ścieżkę i ta otoczka meczu, środowisko, ale też jakby jakość zawodników sprawia, że te jakby, mówię, doceniamy ten punkt, mam trochę taką poczucie, że mogliśmy zrobić więcej, ale mimo wszystko cieszę się z postawy moich zawodników, bardzo młody zespół, znowu przyjechaliśmy tutaj chłopakami 2-3, 2-4, 2-5, nawet 2-6, więc myślę, że fajny fundament, fajna podbudowa po takim emocjonującym meczu w kontekście kolejnych gier. To, co nam piłka jeszcze nie dała, mam nadzieję, jest przed nami i zaczniemy wygrywać już regularnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Przesuniemy tylko mikrofony. I panie trenerze, dobry wieczór. Tak, przygotowując się do tego spotkania i patrząc na tabelę, mogliśmy stwierdzić, że czeka nas łatwe spotkanie. Natomiast my doskonale wiedzieliśmy, że te miejsca w tabeli Jagiellonii 2 Białystok nie odzwierciedla potencjału tej drużyny. Jest to drużyna, która często zabiera piłkę przeciwnikowi, często gra w ataku pozycyjnym, ma pomysł na grę. I my musieliśmy szukać swoich szans w tym spotkaniu. Oczywiście takie szanse też mieliśmy. Mieliśmy też, uważam, piłki meczowe gdzieś tam na 2-0. Wychodziliśmy z fazą przejściową, z przewagą liczebną. Mogliśmy ten mecz zamknąć. Natomiast trzeba podkreślić, że to był bardzo wyrównany mecz. Było to trudne spotkanie. Jagiellonia postawiła wysoko warunki, też była zdeterminowana. Ja jako trener też jestem na pewno dumny, jeśli chodzi o kwestie ewolucjonalne, determinacji, zaangażowanie swojej drużyny, bo do ostatniego gwizdka dążyła do zwycięstwa i w zasadzie musimy sobie oglądać tą sytuację, ale mocno kontrowersyjna sytuacja, gdzie strzelamy bramkę po stałym fragmencie gry na 2-1 w ostatniej akcji meczu, gdzie automatycznie sędziowie przerywają mecz. Nie będę komentował na pewno ich pracy, ale wszyscy, co byli tutaj dzisiaj obecni, to też widzieli, w jaki sposób prowadzili zawody. My musimy się przygotowywać dalej. Na pewno szanujemy ten punkt, chociaż na pewno ten punkt jest dla nas rozczarowaniem, bo w każdym meczu chcemy wygrywać i teraz odpoczywamy, przygotowujemy się zaraz za moment do kolejnego meczu derbowego w Łomży. Panie trenerze, do niedawna kilka tygodni byliście jedyną niepokonaną drużyną w tej lice. Porażka w Sulejówku, teraz remis tu na własnym stadionie. Gdzieś tam już niektórzy mogą mówić o małej zadyszce. Jakaś zadyszka czy raczej nie? Myślę, że bardziej trzeba podchodzić racjonalnie do tego. Też nikt przed rozpoczęciem rozgrywek nie twierdził, że po 12 kolejkach będziemy liderem czy wiceliderem tabeli. Wszystkie mecze są mega, mega wyrównane, wszystkie drużyny są dobrze zorganizowane, tutaj nie ma słabych drużyn. Do każdego meczu trzeba podchodzić maksymalnie skoncentrowanym. W Sulejówku zagraliśmy słabsze spotkanie, przegraliśmy ten mecz. Dzisiaj ten mecz był wyrównany, miał różne fazy, gdzie i my mogliśmy też ten mecz zamknąć, strzelić kolejne bramki, tak samo Jagiellonia mogła zdobyć bramki gdzieś tam po szybkim ataku.
I taka jest ta liga. My musimy na pewno szanować ten punkt, natomiast jesteśmy na pewno z niedosytem podchodzimy po tym wyniku i chcemy na pewno pracować i przygotować się odpowiednio tak, żeby w Łomży zainkasować 3 punkty. Jeszcze do pana Tomasza może takie pytanie. Właściwie częściowo to pan odpowiedział, bo tak kibiców mistrza Polski może niepokoić to, że rezerwy tego klubu no, mają najmniejszy urobek punktowy w trzeciej lidze. Mhm. No właśnie, gdyby pan ich jakoś uspokoił. Myślę, że kto ogląda nasze mecze, to jest w miarę spokojny, bo myślę, że w żadnym meczu nie byliśmy gorszym zespołem. Po prostu chłopcy też uczą się tej ligi. My po wiosnie zostawiliśmy 4 zawodników w kadrze, jest 16 nowych zawodników. Jakby budując zespół, wszyscy widzieli w klubie dookoła, że sierpień będzie bardzo trudny, bo ci chłopcy stawiają pierwsze kroki w piłce seniorskiej. Mieliśmy 6 meczów, gdzie w zasadzie w pierwszych 6 kolejkach mieliśmy 4 kandydatów do awansu. To jest Bełchatów, Skierniewice, Łomża. I no jakby myślę, że ten sierpień nam trochę na nas ciąży, a przez to wiecie, jak to jest z młodymi chłopcami, oni też jakby analizują i gdy się trochę zakopiemy, to nie jeden senior, doświadczony zawodnik miałby problem z wykaraskaniem się z takiej sytuacji, a my musimy jakby budować na tych młodych chłopakach tą ligę, więc jakby uspokaja mnie to dzisiejsza postawa tych chłopaków, nie tylko dzisiejsza, bo my w każdym meczu gramy całkiem nieźle, troszkę skuteczności nam brakuje, bo uczciwie mówiąc, dzisiaj mogliśmy zdobyć więcej bramek, aniżeli jedną. Mamy w każdym meczu podobną ilość sytuacji. Ja jestem spokojny, bo widzę, jak ci chłopcy pracują. Piłka wierzy, że będzie sprawiedliwa i nam to odda. Ja wiem, dzisiaj patrząc w tabelę, jesteśmy na ostatnim miejscu. Jestem pierwszy, który podnosi za to odpowiedzialność i będę chronił tych chłopaków do końca, bo wierzę, widzę, jak pracują, więc jestem przekonany, że wyjdziemy z tego, że wykaraskamy się. A jeżeli ktokolwiek ma być ofiarą tego zespołu, to będę ją tylko ja. Dziękuję bardzo. Jeszcze do trenera Pawła. Ja wiem, że pan powtarza, że najważniejszy jest najbliższy mecz i tak dalej. No, 2 mecze. To mogą być mecze prawdy. Najpierw Łomża, podrażniony taki ŁKS, który ma swoje aspiracje. I wiadomo, te mecze mają swój prestiż, Łomża Suwałki. A później rozpędzona Lokomotywa Unia z Kielnicy, ten lider. Oczywiście. No, powiem tak. Jeżeli zagramy na swoim poziomie i nasze atuty będą widoczne na boisku, to ja jestem spokojny o mecze i w Łomży i z Unią Skierniewice. Chłopacy niejednokrotnie pokazali, jaki tkwi w nich potencjał. Oczywiście mamy teraz słabszy moment, bo od 2 spotkań nie wygraliśmy. Nie można nam było na pewno odmówić ambicji, woli walki i to za to dzisiaj na pewno pogratulowałem też chłopakom i jestem zadowolony. Natomiast w poszczególnych fazach gry musimy ją poprawić, żeby lepiej to wyglądało w kolejnych spotkaniach. Natomiast potencjał tej drużyny jest na pewno wysoki i uważam, że to jest tylko kwestia czasu, jak zaczniemy z powrotem wygrywać.